bez prowokacji z mojej strony, proszę mi wiedzieć, urządliła mnie od razu. Byłem dwa razy urządlony przez pszczołę i raz przez osę. Byłem przekonany, że nie jestem uczulony, bo wielokrotnie wcześniej byłem już żądlony przez pszczoły i to czasami seriami. Nawet się cieszyłem, że to dla zdrowia, że reumatyzmu nie będę miał. Aż pewnego dnia dostałem urządlenie w głowę i nagle poczułem się słabo. Ponieważ jestem, jak widać, dość otyły, to pomyślałem, że to może być udar. Momentalnie zaczął puchnąć, wystąpiła pokrzywka i zaczął kaszleć. Uczulony jestem na jad pszczeli. Zostałem urządlony przez osę. Gdyby nie pomoc medyczna, mógłbym nie żyć. Przyjmuje się, że przeciętny człowiek, zdrowy, dorosły, jest w stanie znieść ponad 100 urządleń pszczoły, ale z kolei osoby z alergią, u których występują te reakcje immunologicznie uwarunkowane, mogą zginąć nawet po jednym urządleniu. Ośmiu Polaków na 100 po urządleniu przez osę, pszczołę albo szerszenia rozwinie objawy alergiczne, to znaczy objawy kataru nosa, zatykania nosa, objawy duszności z kaszlem, skórne, to znaczy pokrzywkę, świąt, rumień skóry, ale także mogą być objawy ze strony przewodu pokarmowego, a więc ból brzucha, biegunka, mogą być objawy krążeniowe, więc kołatanie serca, spadek ciśnienia. I te ostatnie należą do najpoważniejszych objawów alergicznych, najgroźniejszych i mogących doprowadzić do śmierci. Przyjmujemy, że rocznie około 20 osób ginie z powodu urządzeń owadów. Prawdopodobnie rzeczywista liczba będzie 4-5-krotnie wyższa. Nie mamy dokładnych danych, ponieważ nie każdy zgon, który jest spowodowany urządzeniem owada, jest raportowany jako taki. Często ludzie są kwalifikowani jako zgony nagłe, bez przyczyny. Reakcja pourządleniowa jest rzeczą normalną. Podczas urządlenia wprowadzany jest jad, który jest toksyczny i każdy ma miejscową reakcję. Ból, obrzęk, ale jeżeli ta miejscowa reakcja jest większa niż 10 cm w średnicy, to już możemy mówić o podejrzeniu alergii. Nie możemy zalecić żadnego badania profilaktycznego, badania, które wskazywałoby na to, czy ten pacjent w przyszłości zareaguje na urządlenie. Raczej nie ma takiego badania i to jest pewien problem. Takie największe ryzyko zgonu dotyczy pacjentów z współistniejącymi chorobami układu krążenia i oddechowego. 3-krotnie do tej pory miałem wstrząs anafilaktyczny i mam nadzieję, że więcej nie będzie. Wielu pacjentów, jeśli nie większość, z tymi bardzo ciężkimi objawami alergicznymi kwalifikuje się do immunoterapii jadem. To jest metoda, którą stosujemy z wielkim powodzeniem od wielu lat. Jak przychodzę na odczulanie, pani pielęgniarka daje mi zastrzyk. Muszę poczekać 20 minut, żeby zobaczyć, czy nic się nie dzieje. I później mogę wrócić do domu. Podajemy jad owadów, może nawet nie tyle, żeby organizm się przyzwyczaił, tylko po to, aby aktywować nasz układ immunologiczny do tego, aby skutecznie tolerował ten alergen. W Polsce jest kilkanaście takich ośrodków specjalizujących się zarówno w diagnostyce, jak i w terapii, w immunoterapii jadem owadów. Diagnostyka jest kilkuetapowa. Wykonuje się testy skórne z jadem, a następnie równolegle pobiera się krew do oznaczenia specyficznych przeciwciał klasy IG skierowanych przeciwko tym jadom. Od 3 lat jestem poddawany immunoterapii, czyli odczulaniu na jad osy. Chodzę do szpitala co około 2 miesiące na odczulanie.
Efekty przede wszystkim są psychiczne, ponieważ od tamtego urządlenia osa mnie nie urządliła. Jednak kiedy jestem na świeżym powietrzu, nie stresuję się tym, że obok mnie lata osa i że mogę zostać urządlony. W wypadku alergii na jad owadów błonkoskrzydłych jest to metoda, która w uczuleniu na jad pszczoły gwarantuje 90% skuteczność, u uczulonych na jad osy nawet 100% skuteczność, więc jest to, można powiedzieć, wyleczenie z tej postaci alergii. Jak długo utrzymuje się efekt? Trudno powiedzieć, ale co najmniej kilkanaście lat ten pacjent może czuć się bezpieczny i jest bezpieczny w rzeczywistości. Ja mam przynajmniej taką nadzieję, że to w jakiś sposób ułatwi mojemu organizmowi przejście następnego wstrząsu anafilaktycznego. Jeżeli on nawet wystąpi, to nie będzie śmiertelny na przykład. W związku z tym stosuję tę terapię. Każde podanie wiąże się z kontaktem z personelem medycznym. Jesteśmy dużo spokojniejsi, lepiej wyedukowani, wiemy jak postępować, mamy zalecenia, mamy wskazania i wiemy co robić w takiej sytuacji. Także życie zupełnie inaczej wygląda, jesteśmy dużo spokojniejsi. Immunoterapia jadem owadów jest procesem długotrwałym. I żeby zagwarantować tak wysoką skuteczność, należy ją stosować przez co najmniej 5 lat. Badania mówią, że 3 do 5 lat, ale w tych cięższych postaciach alergii zwykle stosujemy ją przez 5 lat. Podając jad początkowo w tej wstępnej fazie immunoterapii, co w zależności od metody, co kilka godzin lub co kilka dni, a potem w fazie podtrzymującej leczenia co miesiąc lub co 2 miesiące przez te wymienione 5 lat. Leczenie, jeżeli chodzi o zastosowanie jadu owadów, należy do najbardziej skutecznych terapii w alergologii, a powiedziałbym, że nawet w całej medycynie.